IoT to zarówno zaawansowane ekosystemy, takie jak inteligentne miasta, inteligentne budynki czy healthcare w szpitalach, jak również prostsze, bardziej przyziemne rozwiązania typu na przykład ekspres do kawy, który możemy sterować poprzez internet. Na przykład codziennie rano nasz telefon uruchamia ten ekspres poprzez aktywowanie budzika. Tak? No i w zależności od tego, z jakimi urządzeniami mamy do czynienia, różnego rodzaju dane są generowane do internetu. I są to dane albo wrażliwe, typu, czy są takie dane, które chcemy koniecznie chronić, albo dane niewrażliwe, na których nam nie zależy. No warto uświadamiać społeczeństwo, jakie urządzenia mogą wyemitować te dane wrażliwe. I tutaj możemy mieć do czynienia z urządzeniami, które monitorują stan naszego zdrowia, na przykład urządzenia kardiologiczne, które coraz więcej osób ma przy sobie takie urządzenia, lub też urządzenia, które dawkują nam poziom insuliny w przypadku cukrzyków, tak? Na pewno nie chcielibyśmy, żeby osoby trzecie przejęły kontrolę nad tymi urządzeniami, aby zmieniały na przykład dawkowanie leków, tak? Mogą być to urządzenia, które bezpośrednio mają wpływ na nasze bezpieczeństwo na drodze. Na przykład urządzenia kontrolujące ruch drogowy, tak? Każdy użytkownik takiego urządzenia, które komunikuje się z internetem, powinien mieć świadomość, jak w najprostszy sposób zabezpieczyć się przed wypływem tych danych, tak? Czyli przede wszystkim pierwsze pytanie, jakie należy zadać, czy aby na pewno połączyć dane urządzenie z siecią publiczną, czy korzystać z urządzeń dostarczanych przez autoryzowanych dostawców, czy aby na pewno firmware, czy oprogramowanie, które jest w tych urządzeniach, jest zaktualizowane, czy wszystkie update'y systemów są zrobione i łatki na tych systemach są zaktualizowane. Przysłowiowy Kowalski może się zabezpieczyć u siebie w domu poprzez odpowiednie konfiguracje i hasła, poprzez świadomość tego, żeby nie korzystać z danych w wrażliwych miejscach publicznych, przykładowo logując się do swojego banku internetowego, korzystając z Wi-Fi publicznego. Ale całe IoT w zasadzie no, musi być zabezpieczone na wielu płaszczyznach przez wielu dostawców.